jeżeli byśmy milczeli o sprawie nadużyć seksualnych w Kościele, czy to tych, które dotykają najmłodszych, czy też o tych, które dotykają tak zwanych bezbronnych, młodych, czyli kleryków, siostry zakonne, młodych księży, de facto bylibyśmy współuczestnikami w tej zbrodni. Jeżeli byśmy nie zabrali głosu, nie pokazali prawdy, jak lawendowa mafia swoimi mackami chce Kościół sprowadzić do swojego poziomu, stalibyśmy się jej współuczestnikami. Na to nasze katolickie sumienie nam nie pozwala i dlatego powstał ten film, aby o tym ważnym, tragicznym i bolesnym problemie powiedzieć z miłością i z troską o Kościół. Środowiska antyklerykalne z rzadka, a czy wiedzą o tym, nie dotykają sedna problemu kwestii nadużyć seksualnych w Kościele. One boją się mówić, że stoi za nimi w większości przypadków mafia homoseksualna. Dlaczego się boją? No właśnie, bo te same środowiska bronią tęczowego stylu życia, bronią tej agendy LGBT i chcą ją wprowadzić. Więc tutaj już nie są takie odważne, bo wiedzą, że de facto musiałyby uderzyć samą siebie. Więc spodziewam się, że będzie reakcja bardzo negatywna, ale to bardzo dobrze, bo to oznacza, że pokazaliśmy prawdę w tym filmie.